Drodzy Państwo, za naszymi plecami jest ciepłownia Kalor, która ogrzewa dużą część mieszkańców naszego miasta w swoich prywatnych domach, ale także nasze trzy miejskie placówki. Żłobek miejski, przedszkole miejskie numer 1, a także szkołę podstawową numer 1. Wszyscy wiemy, jakie są olbrzymie kłopoty na rynku węgla, na rynku paliw potrzebnych do ogrzania nie tylko mieszkań. Niestety, muszę to powiedzieć z całą ostrością, rząd polski nie wykonał zadania. Obiecywał, że węgiel będzie, węgla nie ma, a jak jest, to jest w bardzo wysokich cenach. Sytuacja, która jest w naszym mieście, jest zróżnicowana. Jest spółdzielnia mieszkaniowa, która zabezpieczyła pokaźną część opału i dosyć spokojnie wchodzi w zimę, w okres grzewczy. Natomiast rzeczywiście firma, która ponad 1100 mieszkań ogrzewa w Lublińcu, ma kłopoty. Ale te kłopoty powinien rozwiązać polski rząd. I ostatnio w piątek na posiedzeniu Związku Miast Polskich bardzo ostro wystąpiliśmy w sprawie ograniczenia, po pierwsze, bardzo wysokich cen energii. Lublin jest tutaj w bardzo dobrej sytuacji, bo ma podpisaną umowę wraz z całą grupą zakupową, umowę na zakup energii do końca przyszłego roku. Natomiast wiele gmin ma po 800% podwyżki. To są podwyżki nie do udźwignięcia przez samorządy. Oczekujemy, że tą sprawę, nie tak jak mówią niektórzy, że jest to sprawa miasta, burmistrza, to jest sprawa rządu, bo burmistrz nie odpowiada za kopalnie, które wydobywają węgiel i nie odpowiada za sprowadzenie węgla z zagranicy. Oczekujemy od rządu radykalnych działań. Dziękuję. Drodzy Państwo, tak się składa, że ciepłownia Kalor jest ciepłownią prywatną. To nie jest ciepłownia miejska. Warto o tym pamiętać. Dołożymy wszelkich starań, żeby w naszych placówkach nie zabrakło ciepła. Natomiast nie mamy wpływu bezpośredniego na te trzy placówki, które wymieniłam. Szkoła podstawowa numer 1, przedszkole miejskie numer 2, bo popełniłam błąd, a także żłobek miejski. Tak się składa, że w najbliższy wtorek jest zaplanowane w Urzędzie Miejskim spotkanie z przedstawicielami zakładu ciepłowni Kalor z udziałem pana burmistrza, a także zaprosiliśmy na to spotkanie, drodzy Państwo, posła ziemi lublińskiej Andrzeja Gawrona, który reprezentuje Partię Prawa i Sprawiedliwości na naszym terenie. Zakładamy, że jeżeli pan poseł był w stanie załatwić węgiel dla kościołów, dla parafii, bo nie jest to tajemnicą, że taką pomoc skierował. Wiemy też, że pomógł załatwić węgiel dla szkoły katolickiej w Lublińcu. Mamy nadzieję, że również dla mieszkańców Lublińca i tych naszych trzech placówek również stanie na wysokości zadania i bardzo nam się nie podoba, że inni przedstawiciele tej partii, w naszej radzie radny Łukasz Mikulski, kieruje całe niezadowolenie w stronę samorządu pana burmistrza Urzędu Miejskiego. My nie mamy z tym zadaniem nic wspólnego, ale będziemy się starali tak pomóc, jak możemy to uczynić. Pan burmistrz dzisiaj reprezentuje... Ja jeszcze chcę dodać, że tylko w ostatnich kilku latach miasto zostało pozbawione, mamy dokładne wyliczenia, 23 milionów złotych z tytułem obniżek w podatku PIT. Oczywiście, że nie jesteśmy przeciwko obniżaniu podatków naszym mieszkańcom, ale jesteśmy przeciwko, jeżeli to się dzieje kosztem samorządu. Bo co znaczy kosztem samorządu? Ano kosztem naszych mieszkańców. Drodzy Państwo, nie tak dawno, bo jeszcze w te wakacje premier obiecywał, że węgiel będzie. Że będzie tanie. Dzisiaj mamy to, co mamy. Pan burmistrz dzisiaj reprezentuje Związek Miast Polskich, ja Ruch Samorządowy, Samorządy dla Polski. Razem w wspólnej sprawie przeciwko temu, co się dzieje także w naszym miejscu, czyli kierowanie tych wielkich problemów w samorządzie. Mówimy temu stop. Sytuacja samorządów, lublińskiego samorządu nie jest jeszcze najgorsza, ale są miasta, w których już następuje wyłączanie energii, ulice, miasto jest ciemne. Jak to jeden z odbiorców w jednym z miast powiedział, głucho wszędzie, cicho wszędzie, co to będzie, co to będzie.
oczekujemy, że rząd wreszcie weźmie się do roboty. Dziękuję bardzo. I na koniec dwa zdania. Już przygotowujemy listę naszych miejskich przestrzeni, gdzie też również będziemy chcieli pewne ograniczenia wprowadzić i w najbliższych dniach Państwa o tym poinformujemy. Tymczasem pozdrawiamy Państwa ciepło w ten jeszcze dzisiaj ciepły dzień, pierwszych dni jesieni.